Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019. Seria o Kolonia 1990. Dzisiaj testujemy sobie Idala. Tak. Dobrze widzicie, nie przewidzieliście się? No, tak, że pole na 3 przejazdy, tak, to będzie dobrze. Będzie raz, dwa zrobiona robota. To się szanuje. 12 metrów przystawka. To jest dwa razy więcej niż mój kras. Niż mój ten. Niż mój case. Oj, grzeba. Fajnie. Myślę, że taki zawitał mnie. Sobie idealek. Bo czemu by nie? Pewnie jeszcze zawita jeden kombajn. Ale już nie na testy, tylko je po prostu kupimy. A mam 240 tysięcy, no bo jest cena ryje. Od razu za 2100 jest sprzedawany. No. I trochę jeszcze. Troszeczkę jeszcze tam panel sobie dokręcił kasy. Przez przewijanie paru dni. No dlatego mam 240 tysięcy. Czyli już połowę stawki mam na nowy kombajn, ale chyba sobie dwa kupię naraz. Wiem, że w Rambiera to milion, ale myślę, że dwa duże kombajny będzie dobry pomysł mieć. No i myślę, że to jeszcze za case'a coś tam bym dostał. A ja sprzedałem case'a, czy nie sprzedałem case'a wreszcie? A nie, nie sprzedałem jeszcze, dobra. Także w dzisiejszym odcinku to zrobimy. Pójdziemy sprzedać case'a. I no, i tak. Jeszcze trochę świnie będą do sprzedaży, także... Także kasiorka będzie się zgadzać. Powoli poprzez ciężek sobie wytniemy. No dobra, żeby tak jak najbardziej rozciągnąć na swoją na poprzez ciężku. No i lecimy. 10 ton z takiego pola. Chyba dobry wynik. Ale kosimy 2 minuty. Może 3. No także elegancko. Jakie grube pokosiki. Jeszcze za słomę zarobimy przecież z tego pola. Bo słoma jest po... Wow! No nie, to siano. Mamy 146, to jest dobra cena. Dobrze. 10 ton? Mówiłem 10 ton. Teraz jak przejechać na tamto pole, no to tyłem, ale... Jak tam zacząć kosić? Idę szybko kombajnik sprzedać. O, a co to za przyczepa? A z ziemniakami jeszcze. A no ja, bo ja nie wysypałem tych ziemniaków, bo nie chciałem się. Jesteśmy na sklepie już. I sprzedajemy kombajn. Prasa za 11 tysięcy. Przystawka za 35. Header 26 tysięcy prawie. Kombajn 110 tysięcy. A czekaj, jakby naprawił? Tu coś tam zyskałem. Jeszcze 7 do kukurydzy za 23,5 tysiąca. No i mam 445 tysięcy, czyli na kombajn już mnie stać. Na sam kombajn mnie stać, bez przystawki. No jadę te 7 ton jeszcze tam nakosić. Było wszystko przed odcinkiem przygotowane. No i więc lecimy do ur. Mam jeszcze bardzo ambitny plan na ten odcinek. Jeszcze mam parę pól do skoszenia. Dlatego chciałem po tych mięsi sobie pojeździć trochę.
polách, lebo to je zvlášť káby na činkách, na činku. Aby mňa cej pulserek pokošil. Nič. Nič tylko po tych kolosach latać. Zastanawiam się, jak na pisiątkę przeskoczyć, by tutaj, chcę na te trzy pola też przeskoczyć jakoś. To się pomyśli później, jak tam się dostać. Czekaj. A ja chcę zobaczyć, jak jedną rzecz. Nie, dobra, ty tak zostawię taki kawałeczek. No, to. Dupa węża alligator. Tu będzie trzeba go dociąć kiedyś, ten kawałeczek. Myślałem, że na dwa razy to wezmę, ale jednak. Jednak nie. Jakbym miał 13-metrową ziemię, to header to tak. To bym wziął. Ale że to jest 12, no to bym wziąłem. No ale to nic. Nie wiem, że jeszcze raz się szybko przejedziemy. I dobra, i pełny zbiornik. Przejedziemy się na asfaltem. Asfaltem się przejedziemy, bo czemu nie? No mam 7 minut. Nie wiem, czy tak zamilkłem przez chwilę, ale musiałem pół chyba posłuchać sobie. No i dzisiaj jeszcze mam plan iść nagrać Osiny, hashtag 100 i Felsa Bruna. Tak więc chyba się uda. A jak nie, no to nie no. No to zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Wolałbym, żeby się udało. Nie mówię, że nie. Ile mam godzin? No. I elegancko. Składam rurę, żeby nie sypał. No tak. Dzisiaj chyba kazak. Dzisiaj chyba kazak są na niebie. Ale ja tam nie wiem. Serio taki, żeby zostaje. Można i tak, no. Wolałbym, jakby nie zostawił. Co ja za to mogę? Luna, luna. O, elegancko idzie. 10 na godzinę sobie spokojnie. Że nie ma to ten tego. Nie ma problemu. Co muszę po tym odcinku szybko obejrzeć. Na YouTube. Fajny film na YouTube jeszcze jeden muszę obejrzeć. Żeby mógł zacząć kolejny sobie nagrywać.
Okej. Rozumiem. Także elegancko powiem, że idzie. Nie powiem, że nie. Wiem, powtarzam się. Ale robota idzie do przodu. Kurczę. No. I dzisiaj jest sobota. Jak to nagrywam? Ten film chyba w poniedziałek będzie. Jak się nie mylę. No ale od czerwca, 1 czerwca wracamy z codziennymi odcinkami, także no. Także Oskarż może być zadowolony. Nie mówię, że nie. Oj, tak. Kurczę. No, wstałem 10 minut przed odcinkiem znowu. No bo ja tak lubię. No ale to. Nieważne. Ale na odcinku z Osiny, jak będę nagrywał kolejny, Osina chyba będzie kolejna. Albo pójdę sobie na Fels Bruna, żeby modów ciągle nie przekładać. Pójdę sobie na Felsa Bruna. Nagram sobie ten odcinek 61. No i potem pójdę na Osinę ostatnią. Ostatni odcinek. No i dziś na Liwie już będę mógł, a nie dzisiaj Kazachstan na Liwie, także nie. Ale już na Liwie potem sobie powoli to sobie znowu ogarniać, jak. Także fajnie wszystko wychodzi. Jestem zadowolony. Zobaczymy, co tu z tego wyjdzie. Co tu da się z tego stworzyć. Ale dwa przejazdy mogę sobie zrobić. O, i elegancko. Na dwa razy tutaj jest. Jakby więc nie, nic innego. Nic innego nie pozostało, jak żyć i nie umierać. Dobrze. Tu trzeba jechać, rurkę wystawić. Będzie pełna przyczepa. Jak więc znowu Kasiora. Znowu Kasiora. A za przyczepę 70 tysięcy chyba. Albo coś koło tego. A więc to nie przelew. Nie dojadę. O czym tyś marzył, żeś dojedzie do końca pola? Ty głupi. Sam się taką przyniczkę ma. Ciekawie, że zostawimy do zakupu tych dwóch kombajnów i prasy, bo widzieliście, że prasę sprzedałem. Zobaczymy, ile mi kasy zostanie. Jak mi zostanie kasy ze 100 tysięcy, no to ładuję wszystko w pole, a resztę tak. To ładuję w pole. A jakbym miał tak ze. $200 000, to bym te dwa pola kupił. No bo myślę, że to by było fajnie kupić takie dwa pola. To już by było zawsze jedno pole więcej do uprawy. Ale też i.
co je coraz bliżej do końca serii, coś tak czuję. Się robi, powoli. Przecież jak Eteria sprzedam, to ja będę bogaty. Będę miał ponad bańkę na koncie jak nic. Bańkę na Comain wydać? Co to tam było? 40 tysięcy na prasę? Tam 104? No także kasa będzie. Więc 15, no 70 tysięcy, 69 do przyczepy. I teraz gdzie jechać? Nie jadę, bo tutaj wezmę przez zbiornik. Oj, oj. Co to robisz ty? Przyjacielu. No tamte małe pola się dostać. Nie, no jeszcze nie. Pierwszy tutaj trzeba te krótkie wykosić. I potem jakoś na te krótkie się dojedzie. Albo na tych nowych polach zrobię tasowanie słomy, a ja zacznę kosić te duże. O. Przecież taka opcja będzie najwygodniejsza. Dobrze. Jak robotka idzie, to mi się podoba. To ja asfalcikiem nie przejadę tak zbytnio. Chyba bym się zmieścił. Ale wolę tutaj tyłem przejechać przez pola, tak jak jechałem. By na spokojnie sobie dojechać. Bezkolizyjnie. To jakbym miał tą siódemkę, to już w ogóle by kozak było. Czyli tam bym sobie tak bokiem przejechał, by nie musiał tego skupu mijać. No, także pomysłów jest dużo na tą mapę. To jest 36 odcinek. Także myślę, że około 50 się zamkniemy. Najmniej fajnie by było, jakby 50 się zamknąć odcinka. Nie powiem, że nie. No bo od października jest już kolonia, także no przydałoby się ją troszeczkę przyspieszyć, tak? Żeby ją skończyć. Żeby nie było. Tak więc będzie ciekawie. Pól dużo do kupienia nie dostało. Teraz jak już dostanę kasę po żniwach, teraz po zakupie kombajnu i prasy będę miał dużo kasy, to będę... Po zakupie prasy będę miał dużo kasy. Dobrze, nawet się zrymowała troszeczkę. No i będę miał kasę, żeby kupić sobie pola. Sąsiad ma rzadkie pole i sam to się przez sąsiada pole tu gezę. A jakbym miał tu ścierwisko, to jeszcze lepiej by było. A nie całą kukurydzę. No przelecimy się tutaj polem, bo muszę polem przejechać, bo drogą nie mogę. No bo bym się nie ominął z tym wywrocistą. Dobra, kosimy te krótkie tu i walimy tam na długie. Jakoś tutaj sobie damy radę. Ile mam minut? 14, 25 chyba około. Coś takiego.
Dlaczego tego nie wkręciłem? Nie wiem. Coś jakaś kawałek innej uprawy musiało być. Nie chciał złapać. Tak musiało być, bo pewnie jakaś kawałek innej uprawy zostało. Było niedobrze dosiane i no. I nie chciał kumbań zebrać. Dobra, lecimy. Leczymy was. I teraz... No. Elegancko. Jeszcze jeden przejazd. I będę mógł jechać już po długi. No i dobra, ale elegancko. Podoba mi się to. Słońce tam jakoś przebija sobie powoli. Tak więc elegancko. No, gdyby tu jeszcze lepsza ziemia była, to też by było dużo lepiej. Gdyby to była inna ziemia, to też by fajnie było. Na pewno dużo wygodniej by było. No bym miał dużo większe plony wtedy. No i dobra, jest skoszone i teraz czas na... tego fiflaka długiego? Nie, no jak chciałem od tej strony kosić. Ale też, że idealnie mi wyjdzie na tym fifla, na tym równym. Tak więc fajnie. Podoba mi się. No i tak bym pewnie. A i tak bym nie dojechał do końca, także no. Jakbym do końca nie dojechał tamtym przejazdem, bo nie mam tyle miejsca w zbiorniku. Jakbym był pusty, to bym dojechał. Owszem, ale że jestem w 66% pewny, no to bym nie dojechał. Miałem 10 ton, a przejechałem tutaj kawałek i już mam 2 tony. No, czyli i tak bym nie dojechał. No i powoli sobie tutaj mucimy. Ile hektaringów? Dzisiaj tylko się jedno odcinku już? Hektaringów 2. No bo małe pola były. Na tym to bym trochę więcej pokazał. Na tym trochę więcej liczyk bym pokazał polu. No ale... są takie kawałki, jak widać. Że trzeba sobie jakoś radzić z nimi. Tutaj trzeba to wy... Dobra. Niech tak będzie już. Teraz myślę jak tutaj. To pewnie będzie aż tam równo z drzewkami gdzieś. Ten przejazd kolejny. No mówię, myślałem, że to trochę lekko dalej będzie, ale jednak aż tak daleko nie. Dobra, rurkę dawaj i lecimy do słupensa i dalej się wymyśli coś, jak tego słupa ominąć.
No, takže fajn. Te zagajníky budú do konca pola, do konca mapy? Neviem. Môže kedyš je v nervy je vidne. Zrobí jednu plaštiznu. Ale na razie nie som. Dojadu do konca? Nie dojadu do konca, bo po co? Z braku ze 150 kilo. No to tam 150 kilo zbrakło jak nic. No i dobra, lecimy. Kasiara sobie rośnie na koncie, także jest dobrze. Jak tam cena? 2131 i stoi dobrze. Właśnie myślę, czy już nie skończyć odcinka. Bo ile mamy? 21, około 30 minut, nie? 26. Więc myślę, co by tu zrobić. Czy zakończyć ten odcinek, czy jeszcze je pokosić? Ale myślę, że... Bo sobie zakończymy ten odcinek za chwilę. Tylko przejadę tutaj za słupa. Albo do końca przejazdu dojadę i... Do końca przejazdu dojadę i skończymy odcinek. Nie, to nie ma sensu. Dobra, bo myślałem, że cofnę się tamten przejazd. Nie, dobra, to nie ma sensu. Dobrze. I będziemy kończyć powoli ten odcinek. Jest 28 minut. No jest 28 minut, no to już. Cześć. Jeden chleb zanieść babci. Dobra. Myślę, że tak. Myślę, że można kończyć. Będziemy kończyć. Dojdziemy do końca, będziemy kończyć. Będzie to 28,5 minuty. Także będzie wystarczający materiał. Aby wam rzucić na YouTube na poniedziałek. Siemo zdalnie, także no. Do szkoły nie idę, także luz. No ale 45 minut będę, kurde, siedział na lekcji. Przed kompem. Jeszcze na kamerze. Na chemii. Także przerąbany. O matu gra w 19. Dobra, ja sobie to będę powoli. Powoli będę sobie to mucił. I także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie mój kanał, podajcie na kolejne filmy i na live. Także na razie, trzymajcie się, cześć!